Przemierzając ulicę Warszawy, napotkaliśmy starszą, zmarzniętą panią. Miała przy sobie wiele własnoręcznie przygotowanych dekoracji wielkanocnych. Nie mogliśmy przejść obok niej obojętnie. Gdy poznaliśmy jej historię, musieliśmy to zrobić. W Zalesiu Górnym mamy swoją własną działkę. Uprawiamy również troszkę tam takich warzyw. No warzywa też pani sprzedaje? Warzywa tak, latem. Fasolkę, jakieś tam natkę, jakieś tam szczypiorek. A teraz pani palemki sama robiła? Sama robiłam. To tak, bo to trzeba i materiał, muszę lecieć na podwórko, żeby sobie uciąć, a to cisa, to tuje, to burszpan przygotować. W tej chwili jest zimno, robię to w domu, w kuchni. Mąż mi nie pomaga, bo jest trochę chory. A co jest z mężem? Kręgosłup. No i praktycznie sama robię, no. Czyli pani musi zarobić razem na siebie, na męża, tak? Czy jest jeszcze w rodzinie ktoś? No, w rodzinie mam córkę, no ale córka mieszka osobno, mężatka. A nie pomaga pani? Chora. Na co jest chora? No taka choroba, że no, nie ma co się żalić. Nie no, niech pani powie, bardzo mi przykro, ale chętnie wysłuchamy. Może jakoś można pomóc? Pląsawica. Była operacja, 45 tysięcy. No dobrze, koniec. A syn? Słyszałam, że pani no straciła syna. No to samo. Bardzo mi przykro. Pani Aniu, pani zbiera na ogólnie na życie, prawda? Tak pani zarabia? Tak, no po prostu mam emeryturę, no. To tej emerytury nie jest tak aż bardzo wiele, że człowiek tam musi, na wszystko wystarczy, no bo to do Megi i tam przede wszystkim leki, lekarze i tak dalej. Często pani tutaj przyjeżdża? No jak latem to tak raz w tygodniu, no właściwie też raz w tygodniu, w sobotę. Pani Aniu, my chcieliśmy dla pani zrobić prezent taki, żeby pani pomóc troszeczkę i chcieliśmy wykupić cały stragan. Co pani na to? Ja cieszę się bardzo, tak bym bardzo była mile wdzięczna za to, że tak jakby to tak miało być. Chciałabym zapytać, jaka kwota w takim razie za całość, czy 2000 by pani wystarczyły? Oczywiście. Ja mi wiem, że pani sama na drzewo wchodziła i ścinała, a tutaj z palemkami jak to wszystko wyglądało? Na przykład te różyczki piękne tutaj. Te różyczki robi się z krepiny. Tak. Ucina się kawałeczek, zwija się tak ładnie w taki ten. Wywija się im tam taką brzegi taką jakby, no nie harmonijka, takie coś tam. Jednak ładna różyczka jest. Oj, piękna. Nie można jej ubliżyć, piękne są. Przepiękna. No, a krokusy to robi mój mąż. O, no to też ma udział swój. Krokusy, no ale to siedzi tyle może, co przy stole siedzi i to robi. No tak, palemki to kupuję, bazie mam swoje, burszpan to idę na podwórko, utnę, burszpan tu ja cis, to wszystko mamy swoje, więc to już nie ma większego problemu. A ile czasu mniej więcej taka jedna palemka? Ile czasu? Tak na przykład taka żywa, no ta sztuczna więcej czasu zajmuje, tak do godziny. A te żywe, no to tam się szybciej robi, bo to takie są poddatnie. No tak, a taką właśnie? A taką, no, to z godzinę, tak? Godzina pracy. Godzina pracy. Bardzo ciężkiej pracy, bym no, powiedziała. No, to jednak jest. Ale piękna, przepiękna. Jest trochę i, tak. I no znaczy się materiału, no i pracy też, i cierpliwości. Dobrze, to my w takim razie pakujemy wszystko do samochodu i zabieramy i mam nadzieję, że będzie pani lepiej i że nie będzie pani musiała tutaj stać i czekać, aż ktoś kupi. W czym mam pomóc jeszcze? W niczym, my sobie poradzimy.